kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na Food Haul. Dawno takiego filmiku na moim kanale nie było. Wiem, że lubicie takie filmiki, dlatego jeżeli chcecie więcej Food Hauli, to oczywiście poproszę o kciuka do góry i komentarze. Wtedy będę wiedziała, że lubicie takie filmiki, no i będą się regularnie na kanale pojawiały. Dobra, zacznijmy dzisiaj od... chciałabym tylko powiedzieć, że jest już dość późno, więc i światło może być takie sobie. Zacznijmy może od mleka. Staram się znowu, słuchajcie, ograniczać mleko, bo ostatnio sobie pofolgowałam i naprawdę dużo mleka krowiego do kawy używałam. Tutaj mam mleko kokosowe, które uwielbiam, dodaję do placuszków bananowych. Fajne są też placuszki z mąki kokosowej, właśnie z odrobiną tego mleka. Natomiast tu jest sojowe i ja wiem, że na temat mleka sojowego są różne zdania, natomiast raz na jakiś czas do kawy właśnie lubię sobie dodać mleko sojowe, fajnie się też spienia, więc jeżeli mam ochotę zrobić sobie ciepłe mleko do kawy, no to sojowe super. Kokosowe też dość często dodaję, natomiast już kokosowe mleko zmienia smak kawy. Kolejna rzecz to używam do smażenia zawsze olej kokosowy albo po prostu smażę na suchej patelni. To jest olej kokosowy świetny, virgin, organiczny w sprayu, więc super. Wystarczą 2-3 pisiknięcia i można już sobie wszystko fajnie smażyć. Także tutaj tak, proszę bardzo, mleko sojowe, kokosowe i olej kokosowy w sprayu. Ok, a teraz jedziemy z owocami. Tutaj mam jabłuszka. Moje ulubione jabłka to zdecydowanie Pink Lady. Polecam, super pyszne, słodkie, świetny smak. Fasolka szparagowa, truskawki i banany. U nas banany muszą być. Ja banana dodaję najczęściej albo do owsianki, albo do koktajli. Natomiast Leo uwielbia banany. On naprawdę tak bardzo lubi banany, więc u nas banany w domu zawsze muszą być. A truskawki oczywiście albo do owsianki też, albo do koktajli. Okej, jedziemy dalej. Tutaj mamy miks rukola właśnie, rukiew wodna i szpinak. Ja te miksy albo na sałatkę używam, albo do koktajli, do tego awokado, banan i po prostu mleko kokosowe i jest jazda. Kolejna rzecz to pistacje. Jedyne orzechy, jakie jem, to właśnie pistacje i orzechy nerkowca. Jakoś tak nie za bardzo przepadam za migdałami, natomiast masło migdałowe uwielbiam. Tutaj mamy dwa czosnki, pory, bo będę robiła kurczaka w porach i czekoladę, gorzką czekoladę 85%, moja ulubiona. Okej, jedziemy z kolejnymi rzeczami. Standardowo pomidory. I słuchajcie, zakupy robiłam w Tesco Express, takim małym, więc tam też asortyment nie jest aż tak duży. No i nie było moich ulubionych małych pomidorków, także wzięłam te. Dwa awokado. Kompletnie jestem ostatnio zakochana w awokado i teraz ostatnio cały czas wcinam śniadania białkowo-tłuszczowe, czyli jajko, awokado, czy na przykład właśnie boczek, bekon, także awokado, bekon, pomidory, sałatka, jedna z moich ulubionych, ona jest z dodatkiem czerwonej kapusty i jest wyśmienita, taka wiecie, chrupiąca, ryż basmati, chciałam kupić jaśminowy, ale niestety nie było, no i tutaj taka mała puszeczka angielskiej fasolki, którą też sobie raz na jakiś czas lubię wpałaszować. Okej, ostatni rzut. Organiczne piersi z kurczaka. Bardzo lubię z tej właśnie serii teskowej. Tej lepszej takiej. Tutaj mamy ciecierzycę, cieciorkę. Ja zawsze się śmieję, bo każdy mówi ciecierzyca, a po chwili powtarza cieciorka, także albo ciecierzyca, albo cieciorka, jedno i to samo. Jajeczka, tuńczyka w sosie własnym. Ja uwielbiam właśnie taki miks sałat, tuńczyk, czerwona cebulka, pomidor i po prostu lunch jak ta lala. Tutaj mamy przecier pomidorowy, który będzie mi do rybki potrzebny i makaron. Uwielbiam ten chiński makaron. On jest po prostu the best. Czy to do kurczaka, czy do krewetek. Po prostu pychota. I słuchajcie, to były szybkie zakupy. Nie było tego dużo. Takie wiecie, wieczorne zakupy, w sumie wieczorową porą w Tesco Express. Tak jak mówię, jeżeli chcecie więcej, to napiszcie komentarz, zostawcie kciuka. No i co? Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych food haulach. Ściskam serdecznie, przysyłam buziaczki i pa!